Boże, po co ja tutaj zaskoczyłam, to ja nie wiem. Zaraz ci powiem, czy to chodzi o ten klucz. Otworzyła jakaś krata. Idziemy, jesteśmy. Czekaj, bo nie wiem. A to się zamknęło. I co? I teraz przepychasz ten kolocek, tak? A nie przepchnęłam go. Nie sprawdzałam, czy tam coś jest. Nie, po prostu wracam do tego wodopadu. I tego klucza użyłam. Tego na samym początku, co tym pontonem podjechaliśmy. A to wiesz co, ja tak, ja może no, tak zapiszę chcesz przepchać, tu. Zapomniałam o przepchaniu. No ja chcę zobaczyć to. Mhm. A, już nie można. Tylko w jedną stronę można, raz. Coś tam później blokuje, nie wiem o co chodzi. Ale... Dobra, widocznie chyba tak to jest skonstruowane, że tam nie ma nie nic. Nie wiem o co tutaj chodzi, ale to sobie tu przyjdziesz, zobaczysz. Aha, to są jakieś dźwignie, dobra. Nie wiem, o co chodzi. Aha, dobra. Wiem, widzę. Aha. O kurde, to są czasówki, ludzie. Ale jaja. Dobra, i teraz tak, gdzie ten klucz można użyć, tak? No tam gdzie ten ponton, nie? Nie. To muszę tam dopłynąć. Gdzie ja ten ponton zostawiłem? No na górze, na tym nad wodospadem, prawda? No właśnie u mnie nie, ja jakoś inaczej to zrobiłem. Aha. Mam jeszcze przed wodospadem. Ja pierdykam. Uśmiejesz się z tych czasówek tutaj. Dobra, czekaj, no... Aha, to było tu i tu muszę wysiąść. Jezu, strasznie mi laguje. No, wysiadaj. Kurde, wpadła do wody, no. Dobra, i tutaj był gdzieś ten na klucz. Mhm. Na prawo właśnie. Dobra, mam to. Klucz do świątyni. Co to jest? Ja tu poczekam w tej sali na ciebie, ale się najpierw muszę O kurde, nie mogę wpaść do wody, bo tu piranie są. Dobrze wiedzieć. Czy tutaj coś jest? Jakiś... Tak. A, dźwignie. I tutaj są takie dźwignie. I najpierw trzeba zacząć od tej na wprost. I to jest jakby czasówka. Jak ją przesuniesz, odwracasz się rolem, skakujesz na klocek, który się wysunął i dzięki niemu możesz przeciągnąć dźwignię i znowu się odwracasz rolem i wskakujesz na dwa kolejne na sprzeciwko klocki i tam jest kolejna dźwignia. Chyba wiem, o co chodzi. I później jeszcze raz przesuwasz ten pierwszą dźwignię i skaczesz na prawo, bo otwierają się na czasówkę drzwi. No dobra, najpierw to trzeba wypróbować, jak to. Ale powiem ci, że poszło mi to chyba za trzecim razem, także nie jest najgorzej. Mi jeszcze tak dziwnie laguje. Kurde. No, już nie zdążyłem. Ale... Dobra, jeszcze raz to... Jeszcze strasznie mi laguje. Ale jazda, jakie to głupie. Tego to ja już nie zrobię. O co chodzi? Nie mogę wskoczyć na ten klocek. Ona musi z rękoma cały czas za każdym razem to robić? Nie, bez rąk. Nie może. No właśnie, a ona mi za każdym razem ręce. Nie mam patentu. Ale głupie. Będziesz tu wyzywał, zobaczysz. Ja już wyzywam na tym pierwszym. Ja nie mam pytań, nie wiem. Wiesz, to są cholerne drążki, które czasami działają, a... No nie, nie zrobię tego. Ale lipa. Fuck.
No ale to za szybko, nie jestem w stanie zdążyć, żeby tamtą... Nie wiem, jak to zrobić. Nie mam się na pojęcia. Ożysz, kurde. Wow. A, dobra. Już mam jakąś alternatywę, ale nadal to... Nie ma takiej opcji, żebym ja zdążył. Ja to chyba źle robię w złej kolejności. To ma być tak. Najpierw ta na wprost, jak się wchodziło. Tak? Odwracasz się rolem. Wskakujesz na tą przy wejściu do góry. No tak, i potem na te dwie. Odwracasz się rolem na lewo. Mi od razu znika ta druga. Nie jestem w stanie. Ta druga, ja wiesz, jak ja ją przeciągnęłam? Ja ją przeciągnęłam w ten sposób, że ja chwyciłam dźwignię w momencie, kiedy ona się chowała, ale Lara jakby lewitowała jeszcze. Tak na styk. Wiesz, o co chodzi? No wiem. No, też tak zrobiłem. Też tak zrobiłeś. I potem gdzie? A, tu. O, kurde, Jesus. Ale to maszczę. Ale tutaj... Nie no, to jest po prostu, tu jest porażka. Tylko tyle ci powiem. A tutaj gdzieś do góry, czy co ja mam zrobić tutaj później? Jak już jestem kurde. Na górze? Poczekajcie, później, gdzie o, później? Boże. Slamiłem to, skaszaniłem całkiem. Gdzie ja mam później iść? Już ci mówię. I później jest tak. I później znowu ciągniesz tą dźwignię pierwszą. Wiesz, którą pierwszą. No tak, i tak muszę i wszystko robić od początku. Dlaczego od początku? No bo mi się wszystko zniknęło mi z powrotem. Aha. Schowało się. Ale to sobie, jak ci się uda tą trzecią przeciągnąć, to w trakcie ciągania może zapisz sobie na innym slocie. Wiesz, o co chodzi? Wiem, wiem. I wtedy jeszcze raz przeciągasz, to ci od razu powiem, póki nie jesteś skupiona. Znowu przeciągasz tą środkową, tą pierwszą. Mhm. I tam jest takie podwyższenie zaraz przy tej dźwigni. I tam skaczesz i się otwiera brama. I musisz tam przeskoczyć sobie bramę. Potem pierwszą. Kurde, no już się zlamiłem. Jezus, zrobiłam. Nie lubię takich rzeczy, nie umiem. Spoko, zaraz. Wiesz co, ja tu teraz poczekam na ciebie, zrobię może cięcie, a ty sobie to rób. Dobra? No skoczyłem teraz na ten, aha, na tą kratę, zjeżdżam gdzieś na dół. No i dobrze, no to nie robię cięcia. Aha, no i teraz jestem tutaj, gdzie rybki, tak? Tak, te rybki zabijają. Tak. Zabijają, nawet nie wskakuj. Musisz sobie wskoczyć na ten klocek na wprost. I teraz tak, na lewo, na pewno widzisz na lewo, jest przejście. I jest taki wysuwający się co chwila klocek. No widzę go. No. I teraz może powiem ci, jak ja to zrobiłam, bo dla mnie to działa w sposób, który chyba przewidział to auto. Przed tym klockiem jest pierwszy drążek. No tak? Widzę te drążki, no. No i ja go pominęłam. Nie używam tego drążka, bo dla mnie jest spieprzony i uważam, że do dupy. Zrobiłam to tak, że z rozbiegu wskoczyłam na wysuwający się klocek i z klocka z rozbiegu skoczyłam naprzeciwko na drążek. I tam skaczesz na pochylnie, szybko znowu skaczesz i obracasz się, jakby skręcasz w lewo, żeby skoczyć na kolejną pochylnię. O Boże. Mhm. Bo dla mnie ten pierwszy drążek nie działa, to znaczy się działa, ja się na nim bujam, ale w sensie tylko raz, ona się nagle puszcza, nie wiem dlaczego. A jak ona wskoczy mi z tego pierwszego drążka na ten klocek, no ale... to wtedy z tego drugiego z tego klocka nie mogę na ten drugi drążek. Więc ja w ogóle totalnie pominęłam ten pierwszy drążek. Spróbuj, może znajdziesz swój sposób. Tylko, że tam jak biegnę na ten klocek, to ja muszę chyba z miejsca chyba skoczyć. No właśnie, ja z miejsca mi nie szło. No nie mogę, ona nie chce się złapać w ogóle drążka. Którego? No tego drugiego. To z rozbiegu jak skoczysz, to tylko wystaw odpowiednio szybko łapki. Nie czekaj, w sensie, nie zwlekaj. Od razu wystaw łapki, jak będziesz przeskakiwał, no tak z rozbiegu. Boże. I nie gdzieś bardziej po środku, w sensie nie przy ścianie, wiesz, o co chodzi. Załapić się? No złapała, tylko że ja mam później problem, żeby skręcić. Też nie za wcześnie.
Kuźwa, jeszcze mi tak laguje. Może coś masz w tyle uruchomionego, albo coś ci się robi w tyle. Tak nie? się dzieje u mnie, jak jest ten custom zbyt rozbudowany. Rozumiem. Nie wiem, może. Wpadłem do wody znowu, nie zrobiłem skoku. No i dobra, przed siebie skoczyłem i jestem na takim... I teraz przed sobą mam takie dwa wahadła. Mhm, tak, no i ja teraz sobie skaczę po tych wahadłach. Także jesteśmy w tym samym... Znowu drążek, serio? Ciekawe, czy one są bez... Aha, i tam jest naścienna dźwignia. Dobra, trzeba na drążkach do naściennej dźwigni, już widzę. No nie, to te drążki to jest jakaś porażka. No, zabiło mnie. Dobra, udało się. No i co ja mam zrobić później? Aha, chyba z tej wody muszę szybko... Dobra, nie, nie wiem. No przecież się nie da. Dobra, teraz jestem w tak wodzie. Tu. Aha, ale... No nie rozumiem. Aha, dobra. Nie! Pożarłyby mnie. Ale to w ogóle nie... Jakieś takie było... No trzeba w ogóle odejść bardzo do tyłu, żeby na ten drążek pierwszy wskoczyć. Ty już jesteś, rozumiem, przy tych drążkach. Tak, tak, tak. Właśnie próbuję to otworzyć, a to chyba nie jest czasówka. Nie, nie, to nie jest czasówka. Właśnie lecę, a tu jest jakiś taki długi korytarz. Dobra, też go mam. I mamy jakąś wodę i mamy krokodyla. Ale nie tym. Dobra. Nurkuję w wodę, sprawdzę, czy coś tu jest w tych gąszczach. Chyba nie, jakaś muzyczka jest. Muzyczka, no. Z czwórki. Ale w wodzie nic nie widzę jakoś. Ojej. Ja tu mam zejść na dół? Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Ha. Tam coś jest na podejście, nie? Mhm. A nie ma jeszcze tutaj wcześniej coś? No właśnie patrzałam, ale... O ludzie, tam już widzę jakieś dziwne rzeczy. Tu się nie da nic. Nie. Może to jakiś powrót będzie. Co, dobra, zeskoczyłam tam, tak, zeskoczyłam. I są jakieś takie czasówki pod postacią takich kładek. Kładki. Trzeba, jestem na razie. A, dobra, mam to. No tak to na pewno nie działa. Tutaj jest jeszcze taki rożek, widzisz go? Skakujesz na... Widziałam. Nie, nie wskoczyłam. Od razu. Bo ja tam nie widziałam nic, gdzie mogłabym ewentualnie odskoczyć. O, może tak. Tam widzę coś. Jest coś? Znaczy tam widzę w oddali na jakimś podejście cosik. Dobra, to co? To jedziemy z koksem z tymi... No. Już przeskoczyłam. A, okej. Okay. Rozglądam się tutaj, co tutaj mamy, ale... Chyba tu jest drabinka, już widzę jakaś. Dobra, mamy drabinkę. Tu w dół. Chyba bym się zabiła raczej, ale sprawdzę to. No oczywiście, dobra. Tutaj jest śmierć. Okej. No mamy kurde. Tłum. Serio? Co jest? No nie da mi. Musi być prosto, żeby można było, że tak powiem, wylądować. No dobra, tutaj nic więcej nie widzę. Spoko, ja tutaj dopiero, wiesz co, ogarniam, co to jest za pomieszczenie. Jakąś dźwignię przeciągnęłam, co to jest? Aha.
Napełniamy salę wodą. Dobra, to ci wszystko powiem. No ale co mi to dało? Tu jest jakieś zamknięte przejście. Gdzie jest? Jesteś już w tym pomieszczeniu? No, taka krata tu była zamknięta. Tak, zamknięta. Ona stoczy... Ja widzę, że za tą kratą jest w ogóle klocek. Widziałeś do przesuwania? A nie, nie spojrzałem nawet tam, co jest. No, ale mniejsza z tym. Aha, w każdym no razie jest tu na razie tylko jedno przejście, takie po schódkach. I to podwyższa tutaj poziom wody. I to jest nam potrzebne, bo tutaj zauważyłam wcześniej, że jest drabinka na filarze. I dzięki temu możemy, dzięki tej wodzie możemy, tak, dzięki tej wodzie możemy wypłynąć wyżej i wskoczyć sobie na tą drabinkę. Ale to takie zejście było na dół? Jakie zejście? Między tymi posążkami. Aha, te schodki, o tym mówiłaś. To są te schodki, tak. No tak. Ja dopiero tu jestem. I ja też, tam jest taki wodospad w dół. Ja nie wskakuj, bo wskoczyłam w niego, bo myślałam, że może tam jakiś sekret, ale to jest, a nic nie ma. Aha, że teraz tu się zabija. Że tu się zapełniło wodą teraz, to aha. Aha, i teraz otwiera nam się krata, ale tam jest dociągania, więc przypuszczam, że pewnie musimy teraz obniżyć ten poziom wody, tak? No ja to tak rozumiem, żeby móc ściągać klocek. W wodzie nie ma nic już? Nie, nie, szukałam. Mhm. A tutaj było gdzieś, widziałem, nie wiem, czy to jest apteczkę to miejsce. Mało. No właśnie, to chyba apteczkę widziałem. Ale to nie w wodzie, tylko jak wodę napełnisz, to właśnie sobie wpłyniesz. Tak, to ją widziałem, widziałem ją z góry, wiesz, to właśnie to było. Dobra, opuściłam wodę z powrotem i idę pchać ten klocek, tylko klocek zaraz się przekona. Z rozbiegu. Noż nie wcelowałem na drabinę. Czekaj, muszę pomyśleć. Aha, chyba trzeba go wypchać, słuchaj. Jego trzeba wypchać. Pewnie znowu na jakieś wyższe kondygnacje, wiesz? Chyba dzięki... Będziemy mogli się dostać. Jakie roślinki? Dobra, co tutaj jest? W tej, gdzie te roślinki? Coś tu jest? Czy ja mam gdzieś skoczyć? A, się w ogóle krata. A ta drabina gdzie w ogóle prowadzi? Ta drabina? Do czego? No i tam jest dźwignia w zaroślach. Jać. Co? Nie zauważyłem jej. Dobra. Później. Aha, i tutaj się otworzyło. Aha. Ja chyba wiem, widzę dźwignię. Dobra, ja ci coś powiem. Jak wyciągniemy ten klocek na zewnątrz, to jego chyba trzeba tu maksymalnie przestawić do tych posążków i znowu chyba użyć tej wody. I dzięki temu ten klocek może, tak jak tamten poprzedni przy tej fontannie, się podwyższy do góry. Mhm. I będziemy mogli doskoczyć do dźwigni. Tak mi się wydaje. Jezu, słychać śmiech mojego męża? Mhm. Całe szczęście, bo jak Gargamel się śmieje. Tak, bo ja dopiero obniżyłem tą... Ten i ten klocek co? Wypychamy stąd, tak? Wypchałam go, tak, ale jak go wypchasz, to jeszcze go, ja, przynajmniej ja tak, zobaczę, czy działa. Przesuwam go bardziej na maksa do tych posągów tutaj, które są. Ale ja chyba to źle zrobiłem, bo ja chyba od drugiej strony klocek. No nie, no od drugiej strony, w sensie, że trzeba było obejść go dookoła. Tak? Tak. I tak zrobiłeś. Aha, zrobiłem tak, dobra. Dobrze. Zaraz ci powiem, czy brama się zamknęła. Tak, zamknęła się. Zaraz ci powiem, do posążków? A czemu do posążków? Poczekaj. Co ci to da? Tak. To mi da, że w tym miejscu wskakuję sobie, jak podwyższyłam wodę na ten klocek i dzięki temu z niego mogę wskoczyć sobie do dźwigni. Zobacz, na pośrodku samym jest dźwignia. Ona przesuwam, to jeszcze zaraz zobaczę. Przesuń sobie do posążków i na posążki, jak wskoczysz, to zobaczysz, że jest dźwignia na wprost. I jakbyś nie przesunął tej kostki, tego klocka, to byś się tam nie dostał. A, widzę ją, dobra. Mhm. No i otwiera nam się brama.
mam jakąś drabinę. Poczekasz na mnie? Tak, ale to ja na razie jest cutscenka, więc ja na razie nic nie robię. Też się otwiera brama. No wiem, co to jest. Okej, tu mamy jakiś artefakt. Ale jak my będziemy mieli tam uczyć, to ja nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, o co chodzi. Czekam na ciebie w każdym razie. Tutaj. Jak to zrobisz, to powiedz. Mhm. A co, gdzie teraz jesteś? Co robisz? Dźwignię przesuwam. Aha, ale tą już... Tą taką wyżej, gdzie tą właściwą. Tak, naprzeciwko tych posążków. Git. Wiesz, co mnie zastanawia? Pewnie masz cutscenkę, nie? Tak, teraz się zaczęło. Będziesz kojarzył teraz te miejsca i na końcu pokazali nam miejscówkę, która jest naprzeciwko wodospadów, z którego się przed chwilą opuściliśmy do tych takich ruchomych kładek. Wiesz, co mnie zastanawia? Czy nie będziemy musieli się tam z pontonem przelecieć, bo jakby otwierały nam się tu przejścia jakby chyba do tego pontonu, tak mi się wydaje. No bo te piranie nas zabiją, więc chyba tak, właśnie o to chodzi, tylko więc... na tym pontonie można, nie? Mm-hmm. Myślę, że chyba tutaj innego wyjścia nie mamy. I wtedy ten artefakt będzie można z tego podestu chyba tam zabrać, na końcu tak. Chyba. Tylko... tu jest ponton. No to w sumie dobrze tutaj, że ten ponton się tutaj przy tym wodospadzie. Tu byliśmy, tak? Tu. Tylko... Jak tu wyjść? Ja sobie powolutku... Zaciąłem się. Weszłam na ponton. Ale ja będę próbowała przeskoczyć tam na drugą stronę. Jestem bardzo ciekawa. Czekaj, bo to są jakieś dwa przejścia, bo mi się wydaje, którędy ja mam iść. Po ten ponton muszę iść najpierw, tak? No, ona mi się rozwaliła, nie dałam rady przeskoczyć. Jak to było w printku? Jest, przeskoczyła. Okej. Okay. Tu jest już, widzę, jakaś drabinka w ogóle. Ale czekam na ciebie, nie będę na ciebie skupić. Tu już jesteś na pontonie, czy jeszcze? Dopiero dopływam do niego. Dobra, dobra. To ja sobie tu czekam. Nie biorę na razie artefaktu. I widzę jeszcze drabinkę, gdzie jest załamanie w tym kolumnie. Zobaczymy, tam jest. Czekaj, bo teraz jestem tutaj i... Co ja mam teraz? Od razu jak... A ona nie zabije się, jak spadnie tam? Pierwszy raz mi się zabiła, ale musisz to sprintem przeskoczyć na drugą stronę. Który jakby był sprint? Znak zapytania? U mnie sprint to był znak zapytania. No i zabiła się. No mi też za pierwszym razem się zabiła. Jakby zawiesiła się na wpół tego... No jakoś tak, ja też mam. Znak zapytania, dobra. Dobra. Teraz... Można tutaj bezpiecznie? Udało ci się. Tak, udało mi się. To ja sobie tutaj wypłynę. Tylko, że od razu co mi się rzuciło w oczy, bo akurat tak zaparkowałam tym pontonem. No. Że tutaj jest drabinka, słuchaj, i jest wyrwa w tej kolumnie. No masz rację, jest. To co? Sobie chcę tutaj zobaczyć. No idę najpierw na górę. Wzięłam ten artefakt, otworzyła się brama. Tutaj na górę jeszcze, wiesz? No tak, bo to może być może jakiś... Słuchaj, to jest butelka z Heinekena, więc pewnie to jest sekret. Aha, no. Tak, to jest sekret. No to fajnie, mamy wszystkie tutaj teraz sekrety. Tylko jak teraz stąd wrócić? Jak to jak? Czy? Odskakujesz do tyłu od tej drabiny, czy jak? Tam skąd zabrałaś tą butelkę, to co? Wziąłam butelkę i po prostu na łapkach się opuściłam.
Ale ta woda nie zabija? Tam nie ma tych pirani? Nie, tutaj nie ma pirani. Aha, tu nie ma pirani. Ja byłem pewna, że tutaj są. Nie, nie ma pirani. Aha. I to jest koniec levelu. Aha. Mamy cutscenkę. Jak ładnie, ślicznie. Czerwony księżyc. To jest księżyc, księżyc czarownic. Ale mi laguje. Czekaj, ona coś mówi. Nie, to aż jestem ciekawa. Ja nie słyszę. No, coś mówi. Oni pewnie go tutaj gotują w tym garze. Wiesz co, albo ten gary przygotowują właśnie na niego. Może być. Muzyczka jest taka niepokojąca bardzo, jaka czacha. Widzisz to? Mm-mm. A to jeszcze pewnie nie masz tego w kadce. Aha, to wielkie. Dobra, to ja już sejwuję, bo tu leci na mnie jeden z pałą gwiździdą. No, czacha jest. Dobra. To sobie zapiszemy. A cóż to za nazwa? Dobrze by było może ich zabić, co? Dobra. I teraz nam pokazuje, słuchaj, więcej sekretów. Teraz pokazuje 6 na 9, więc przypuszczam, że w każdym etapie będą po 3 sekrety. Dobra, ja sobie go zabiłem jednego i drugiego, żeby sobie tutaj zakończyć i... A zabijasz ich shotgunikiem? Tak, tak. The rescue, czyli po prostu zwyczajnie. No... Ratunek. Ratunek. Tak, ale to zrobimy sobie w następnym odcinku. Ja się jeszcze męczę, poczekaj. Mhm. No, laguje mi. Jak jest tam te otwarte przestrzenie, to mi zaczyna tutaj... Dobra, zabiłam ich. Okej. Okay. Tak, na ratunek zrobimy w następnym odcinku. Tak, także dziękujemy bardzo, kochani, do usłyszenia. Cześć. Cześć.